Mąż, przyjaciele i znajomi robią co w ich mocy, by zdobyć pieniądze na leczenie i rehabilitację, która pomoże kobiecie wrócić do zdrowia. Tym razem zorganizowali festyn rodzinny. Wiola zawsze była z nami, zawsze z nami współpracowała, zawsze była przy klubie. Darek, mąż Wioli, grał z nami w drużynie, gra u nas w Odrze Chobienia dwóch synów Wioli. No dlatego nie mogło być inaczej, musieliśmy się do tej akcji włączyć, żeby pomóc. Podczas festynu zawodnicy miejscowego klubu rozegrali mecz towarzyski, przygotowano strefę dziecka, pokaz sprzętu strażackiego i licytację. Mamy gadżety sportowe, umówiliśmy się z chłopakami, że każdy, kto chce zagrać w meczu, każdy, kto tu będzie grał, to do skarbonki wrzuca jakąś tam określoną sumę. To była nasza sąsiadka i ja jestem jak najbardziej za tym. Bardzo fajnie, fajnie widzę organizacja. Jest super. Myślę, że to jest bardzo fajna forma pomocy dla osób potrzebujących. Przede wszystkim, że jest fajna pogoda i dzieci fajnie spędzają czas z rodziną. Kobieta obecnie przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym. Publiczna zbiórka pieniędzy trwa cały czas. Stowarzyszenie Chobienia Odnowa zebrało już 25 tysięcy złotych dla pani Violetty. Za tę kwotę opłacono jeden turnus rehabilitacyjny w Krakowie oraz kupiono specjalistyczne łóżko.